No właśnie, takie szutry to ja w pełni rozumiem. Nie wiem, co bardziej was denerwuje, czy droga piaszczysta, czy kamienista. Tutaj już szuterek klasy premium i tak właśnie lasy janowskie sobie wyobrażałem. Pod jednym z moich ostatnich filmów ktoś z was napisał komentarz, że u mnie na kanale to ciągle tylko góry i góry. A ponieważ bardzo sobie cenię wasze komentarze i wasze opinie, więc nie pozostaje mi nic innego, jak spełnić tę ukrytą trochę w podtekście tamtej wypowiedzi prośbę. I dzisiaj u mnie gór nie będzie. Rafał z tej strony, witam was bardzo serdecznie w ostatnie dni wakacji. Gór wprawdzie dzisiaj nie będzie, ale zabieram was do gravelowego królestwa szutrów i stawów, czyli na ścieżki pięknych lasów janowskich. Więc mam nadzieję, że razem pożegnamy odchodzące wakacje. A jeśli wasza kawa już zaparzona, to startujemy. No zobaczcie, gdzie dojechałem. Czeka mnie teraz powrót do pięknej młodości. Głucho, cicho i spokojnie w Pysznicy, z której właśnie wystartowałem na moją kolejną pętlę i teraz w stronę Jastkowic kręcę, a za chwilę po pięknych lasach janowskich będzie prowadziła moja dzisiejsza trasa. Teraz słynnym szlakiem Grindvelo jadę już z Jastkowic na zachód. Mógłbym już tutaj odbić w prawo i wjechać do lasów janowskich. Ale tutaj za chwilkę będzie taki mały zbiornik wodny. Tu dzisiaj na szczęście nie będę musiał jakoś szczególnie się schładzać, bo na razie upału nie ma. Ale mam nadzieję, że będzie to przyjemna miejscówka, którą warto zaliczyć. Szybko dojechałem do Musikowa nad mały stawik, a dokładnie na staw melioracyjny. Więc w upalny dzień na pewno można było tutaj znaleźć miejsce, żeby się ochłodzić. Ale uwaga, jest tutaj zakaz kąpieli, o czym poinformowała mnie tabliczka, jak tutaj wjeżdżałem, więc nie liczcie na to, że będzie można tutaj się zamoczyć. No ale dzisiaj mi to nie grozi, bo jak widzicie, na razie zachmurzone niebo, ale jedzie się bardzo sympatycznie. Teraz muszę objechać ten mały akwen i za chwilę będę już wjeżdżał na ścieżki lasów janowskich. O, tutaj widzę, że z tej strony od zachodu są nawet ładne ławeczki z takim zejściem do wody, więc być może tutaj tak na dziko ludzie do wody wchodzą. Dzisiaj około 100 km przede mną, ale nie będzie to jakiś wielki wysiłek, bo podjazdów dzisiaj żadnych raczej nie będzie. Nie będzie dzisiaj górskiego wspinania, dzisiaj teren dość płaski. Będziemy cały czas kręcić w zasadzie po takich szutrowych, leśnych ścieżkach, których, jak sądzę, i w waszych regionach, w waszych rejonach, tam gdzie mieszkacie, nie brakuje. Za chwilę dojadę do takich bardziej podmokłych terenów. No i zobaczymy, czy tam z przejazdem nie będzie jakiegoś większego problemu. Bardzo przyjemna ta droga, chociaż troszeczkę zdradliwa, bo wydaje się, że jest po płaskim i po takim ubitym szutrze, z którego już troszeczkę trawa przebija, ale od czasu do czasu pojawiają się wystające kamienie i to trzeba uważać, zwłaszcza jak się nagrywa i trzyma kierownicę jedną ręką, no to może to być problemem. Zbliżam się powoli do rezerwatu Jastkowice i skończyły mi się już kamieniste ścieżki, ale niestety zaczęły się piaszczyste.
Nie wiem, co bardziej Was denerwuje, czy droga piaszczysta, czy kamienista, ale mnie osobiście bardziej irytuje piach, bo w tym piachu strasznie dużo się traci siły i niestety strasznie ten piach spowalnia. Tutaj będę miał już chyba lepszą drogę. Widzę jakiś szutrowy odcinek. No właśnie, takie szutry to ja w pełni rozumiem. Tak sobie właśnie te lasy janowskie wyobrażałem, że będą tutaj takie szerokie, szutrowe drogi klasy premium. I troszkę tak jest, no może nie do końca, bo trochę tych dziur tutaj jest, trzeba uważać, ale w porównaniu z tym, co było przed chwilą na tym żółtym, zapiaszczonym odcinku, teraz jest bardzo miodnie. Tak, ten szuterek zdecydowanie na premium. Ciekaw jestem, jak to w Waszych okolicach wygląda. Czy takie drogi też u Was się znajdują? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Może warto będzie i do Was przyjechać, żeby takiego szutrowego gravelowania zakosztować. Nadal tą piękną szutrówką jadę teraz na zachód, leciutko w dół. No i cały czas te lasy janowskie mam zupełnie dla siebie. Nie spotkałem jeszcze nikogo, żadnego rowerzysty, żadnego turysty, więc chyba powtarza się moja historia z Roztocza, kiedy też nikogo na Roztoczu nie spotkałem na rowerze. Jeśli Was to ciekawi, odsyłam Was oczywiście do mojej relacji. No ale ponieważ jesteśmy w takim około roztoczańskim terenie, bo przecież Roztocze już niedaleko, wprawdzie to zachodnie, więc może skoro na Roztoczu nie spotkałem rowerzystów, to w lasach janowskich również ich nie spotkam. Jeśli ogląda to ktoś, kto tutaj często kręci, to niech koniecznie napisze, czy zawsze tutaj jest tak pusto, bo jeśli tak, no to bezwzględnie należy te ścieżki gravelowo zapełnić. No i proszę, asfalcik teraz. Dla odmiany, jeśli Wam się znudzi trzęsawka szutrowa, to teraz taki 1,5-kilometrowy odcinek po asfalcie. Teraz się kończy ten krótki odcinek asfaltowy i zjeżdżamy znów na janowski szuterek. Trzeba było trochę odpocząć od tych górskich wypadów i pokręcić po takim spokojnym, leśnym terenie, bez żadnych podjazdów, bez jakichś ciężkich, kamienistych odcinków. Tutaj trochę cięższy fragment, ale dopóki nie ma piachu, tylko same korzenie, to jakoś można je przejechać. A wszędzie, gdzie te maszyny leśne się pojawiają, za chwilę ta droga staje się trudniejsza. Znów trochę piachu, a nawet więcej niż trochę. Zobaczymy, czy to się uda. No niestety. No niestety. Bardzo piaszczysty odcinek, więc ten kawałek, pomimo że jest po płaskim, trzeba rower poprowadzić. Ale tutaj za chwilę już spróbujemy podjechać, bo tam widzę, że już jest bardziej twardy teren, więc może nie będzie tak źle. Ktoś tutaj już przede mną jechał na rowerze, bo widzę ślady. Skoro on pojechał, to ja dojadę. I jadę już teraz wzdłuż takich stawów hodowlanych. Droga jest niestety dość piaszczysta, więc po tych szutrowych odcinkach, które były bardzo przyjemne, tutaj jedzie się troszeczkę gorzej, no ale nie ma jakiegoś strasznego koszmaru, żeby w ogóle się nie dało jechać, bo jak widzicie, jadę. Tutaj ładny widok po lewej stronie, taki klimatyczny na te stawy z takimi wystającymi korzeniami. No robi to wrażenie.
No ale ja muszę skupić się na drodze, bo ona jest dość zdradliwa. Teraz widzę, zrobi się bardziej trawiasta, więc będzie można spokojnie jechać dalej. Tutaj te regiony lasów janowskich i dalej także roztocza były w latach 40. ubiegłego wieku schronieniem dla wielu grup partyzanckich. Wiele potyczek tutaj z okupantem się odbywało. Jedna chyba największa miała miejsce właśnie tutaj w lasach janowskich. Dojadę dzisiaj do tego miejsca upamiętniającego to właśnie wydarzenie. A mówię o tym dlatego, że właśnie jadę szlakiem partyzanckim, czerwonym turystycznym. A druga okoliczność jest taka, że dzisiaj mamy 1 września, więc wszyscy wiemy, co to dla nas oznacza. Oczywiście 1 września 1939 nie było jeszcze tutaj żadnych grup partyzanckich, no ale gdyby nie ten właśnie dzień, to na pewno i w latach 40. by ich nie było. Więc trochę też, żeby upamiętnić tych dzielnych partyzantów, którzy tutaj za naszą ojczyznę walczyli, ten dzisiejszy szlak tutaj wykręcam. Tutaj zaraz będę skręcał już chyba na lepszą drogę, bo widzę znaki drogowe, więc albo asfalt, albo jakiś dobrze ubity shooter. A ten odcinek może nie był tak przyjemny i szybki jak te wcześniejsze, ale warto go zaliczyć, bo te stawy piękne, ptactwa sporo. Można było troszeczkę odpocząć w ciszy i spokoju. Pierwszych turystów dopiero spotkałem i to o dziwo nie gdzieś głęboko w lesie na turystycznych ścieżkach, tylko tutaj na szerokim asfalcie. A poza tym nikogo, żadnych rowerzystów jeszcze nie widziałem. A ja tutaj już dojeżdżam do Malinca. W pięknych okolicznościach stawowych tutaj po mojej prawej stronie. Bardzo ładny widok. No i gdzieś tutaj w tym Malincu będę musiał znaleźć jakieś miejsce, żeby sobie chwileczkę odpocząć. Hold on to the hand of self-destruction. And I'm back to a place that I left a long time ago. Just give me a sec while I smoke this cigarette. A ładny tutaj widok. Już widzę, że będzie pięknie. Może tutaj uda się na chwilkę odpocząć. People leave, do they ever think about you? What I'd say if I ever came back again. Well, I still kalorie uzupełnione. Piękny widok mam tutaj teraz w drodze na Osówek. Tą drogą wrócę mniej więcej do tego miejsca, gdzie tam opuszczałem ten piaszczysty odcinek. Czyli zatoczę taką pętelkę w tej mojej dzisiejszej pętli. Ale chciałem właśnie pośród tych stawów tutaj pokręcić. No a jak wrócę na tą drogę, to będę już kręcił w stronę Gwizdowa. I później na takie chyba dość popularne miejsce, rezerwat i Mielty Łuk. I tam chyba jest jakieś ciekawe miejsce widokowe, które też mam nadzieję dzisiaj odwiedzić. A teraz bardzo ładna droga tutaj wzdłuż tego stawiku. Stawy bardzo urocze, one chyba są tutaj hodowlanymi stawami i częściowo w rękach prywatnych, więc nie wszędzie się da wjechać i sobie spokojnie odpocząć. No ale wyglądają tutaj z tej drogi bardzo malowniczo, więc pomimo, że nie da się może tam głębiej gdzieś wjechać, to jednak z tej drogi, która jest tutaj ogólnie dostępna, widoki są też bardzo urocze. Teraz słońce mi wyszło, czego się troszkę spodziewałem, bo te prognozy tak wczoraj właśnie wskazywały, że w okolicach południa i później będzie już słonecznie. Nie będzie już chyba tak gorąco jak w ostatnie dni, ale słońca nie zabraknie, więc taki fragment po lesie tutaj z zacienionym odcinkiem, na pewno przy takiej wysokiej temperaturze w lecie jest bardzo, bardzo wskazany i miły. Wreszcie spotkałem pierwszego rowerzystę, a już za mną
36 km, czyli 1/3 drogi ponad przejechana. Kolejny stawik, tak jak na Pogórzach i w Beskidach, ciągle podjazdy i zjazdy, tak tutaj w Lasach Janowskich. Co chwila piękne stawiki. Po lewej, po prawej stronie bardzo przyjemne miejsce. No i pojawiają się turyści rowerowi, więc bez obaw możecie przyjeżdżać. Nie ma tutaj podejrzanych żadnych sytuacji. Wszystko w normie. Po prostu chyba po godzinie 12 dopiero ludzie na rowery wychodzą po śniadaniu, wyspani. No nie tak jak niektórzy wariaci, co wstają w 4:30, żeby dojechać na 7:30 do Lasów Janowskich. No i proszę, malutki podjazd jest. Na pewno tego nie widać na filmie, ale jest. Więc troszkę się mogę poczuć jak w Beskidach, albo co najmniej na Pogórzach. Mówiłem, że czuję się jak w Beskidach albo na Pogórzach, ale teraz niestety czuję się jak na plaży w Kołobrzegu, bo niestety piachu, jak widzicie, nie brakuje. Tutaj mam jakąś drogę, więc chyba do niej za chwilkę dojdę, no i może tam będzie już się dało jechać. A to był szczęśliwie krótki odcinek z tym piachem, no więc bez obaw można jechać teraz dalej. Tutaj mam takie siedliska bobrów chyba po jednej i po drugiej stronie. Tak przynajmniej było napisane na tabliczce tutaj zaraz przed wjazdem na ten odcinek. Bardzo ładna droga tutaj po rezerwacie i Mielty Łuk. Taka ścieżka, po stronie prawej i lewej mam stawy bobrowe, gdzie można ponoć te zwierzaki zobaczyć. No nie liczę na to, że je dzisiaj spotkam, więc podjadę tylko tutaj do tego punktu widokowego, który miałem wcześniej w planie. Tam chwileczkę popodziwiam widoki i za chwilę wracam na kolejne janowskie ścieżki. Torfowisko w rezerwacie Mielty Łuk. Zatrzymałem się tutaj na moment, ale za chwilę podjadę również na punkt widokowy, który znajduje się tam przy końcu tej pięknej ścieżki, po której przed chwilą jechałem. Tam będę miał widoki na staw, może jakieś zwierzęta albo ptactwo uda mi się zobaczyć. A później wracam już na czerwony szlak i będę kręcił w stronę Łążka Ordynackiego. Ale ta droga tutaj naprawdę świetna. Jedzie się wyjątkowo przyjemnie po tych piaszczystych fragmentach tutaj na tej grobli, którą dojeżdżałem do tego rezerwatu. A ja wracam teraz na czerwony szlak i będę na południe jechał chwilę. Przejechałem Łążek Ordynacki i za chwilę już po tej wschodniej części Lasów Janowskich, bliżej Roztocza Zachodniego, będę się przemieszczał. Teraz znów zacieniony odcinek leśny, więc w upalne dni jak najbardziej wskazany. Zresztą tak właśnie planowałem tę trasę, żeby można ją było kręcić spokojnie w upalne dni. I znów szuterek, znów wjeżdżamy do lasu z nadzieją, że będzie cały czas właśnie tak. A ja teraz jadę już w stronę Janowa Lubelskiego, ale nie będę do Janowa dojeżdżał, tylko dojadę do Szklarni. Teraz cały czas kręcę czerwonym szlakiem partyzanckim na wschód, w stronę małej wioski Szklarnia. I tam jest taka mała atrakcja turystyczna, bardziej dla dzieci, czyli hodowla konika biłgorajskiego.
A ponieważ koniki, a zwłaszcza koniki biłgorajskie, nie są w obszarze moich szczególnych zainteresowań, więc pozwolicie, że nie będę się tam zatrzymywał, tylko przejadę dalej tym czerwonym szlakiem i będę kierował się na porytowe wzgórza, a porytowe wzgórza już na moim szlaku znalazły się bardzo świadomie, bo tak jak mówiłem wcześniej, dzisiaj pierwszy dzień września, czyli data bardzo ważna, smutna, a na porytowych wzgórzach znajduje się pomnik poległych tutaj w okolicy partyzantów. No chcąc, nie chcąc, muszę te koniki zobaczyć, więc skoro już je widzę i skoro przejeżdżam tak blisko, no to je wam pokażę. To na pewno jest atrakcja dla dzieciaków, więc gdybyście z dzieciakami tutaj przyjeżdżali, no to koniecznie trzeba to miejsce odwiedzić, bo dzieciaki chyba mają jeszcze frajdę z oglądania zwierząt. I dobrze, że tak jest. Dobrze, że jeszcze są takie naturalne miejsca, gdzie dzieciaki chcą przyjeżdżać i oglądać prawdziwe zwierzęta, a nie tylko te w internecie. No ale ja nie zatrzymuję się tutaj długo, bo koniki piękne, ale niech one sobie tutaj odpoczywają, pasą się, a ja kręcę w bardziej poważne miejsce, czyli na porytowe wzgórza. I teraz ze szklarni tutaj skręcam w prawo na chwilkę, tylko się dołączając do takiej bardziej ruchliwej drogi. Ale za chwilkę będę już tutaj skręcał, o czym informuje mnie właśnie tutaj drogowskaz, w lewo na porytowe wzgórza. Podjadę tylko na momencik pod ten pomnik i oddam cześć naszym bohaterom, no bo uświadomiłem sobie właśnie, że to między innymi dzięki ich odwadze i poświęceniu my dzisiaj nie musimy, tak jak oni, biegać z karabinami i chować się gdzieś po krzakach, tylko możemy spokojnie i bezpiecznie po tych pięknych lasach janowskich kręcić na rowerze, więc wydaje mi się, że ta pamięć po prostu im się z naszej strony należy. 14 czerwca 1944 roku w ramach antypartyzanckiej akcji Sturmwind odbyła się tutaj wielka bitwa z okupantem niemieckim właśnie w Lasach Janowskich na Porytowym Wzgórzu. Niestety wielu naszych dzielnych żołnierzy poległo w tej bitwie, ale już po wojnie na ich cześć i aby upamiętnić to wydarzenie wzniesiono tutaj okazały pomnik, a za pomnikiem znajduje się cmentarz, na którym pochowano naszych dzielnych partyzantów. I objeżdżam tutaj ten cmentarzyk partyzancki, ten pomnik. Za chwilkę będę zjeżdżał żółtym szlakiem. W ogóle widzę, że te lasy janowskie bardzo przyjazne gravelowcom i trekkingowcom. Poza tymi kilkoma piaszczystymi odcinkami. No ale ja jestem tutaj pierwszy raz, więc musiałem zaufać mapom, jakimś relacjom, no i trochę mojej intuicji. No i w kilku miejscach ona mnie troszkę zawiodła, ale nie były to takie odcinki, które nie dało się zupełnie pokonać i trzeba było zawracać, więc tam te 100 czy 200 metrów, jak się podprowadzi rower na chwilkę, to nic się wielkiego nie stanie. Tak jak mówiłem, teraz żółtym szlakiem turystycznym jadę. Cały czas mam w dół, nieodczuwalnie za bardzo. Rozpędzić się tutaj nie rozpędzę, tak jak na pogórzach, ale przynajmniej się nie męczę, a poza tym jest w cieniu, więc nawet gdyby był wielki upał, to byłaby to bardzo przyjemna droga. Już mi to Garmin pokazuje, że za chwilkę będę miał stawy po lewej stronie. Może uda się tam dojechać nad jeden z nich i chwilkę odpocząć. Spróbujemy w tą ścieżkę skręcić i dojechać nad brzeg tego, mam nadzieję, ładnego stawu. Czas na powrót. Wracam tutaj na ten szlak, który jechałem wcześniej. On mnie zaprowadzi prosto do Jarocina, jeszcze przez Mamoty, chyba, o ile dobrze pamiętam. Jeszcze tych parę kilometrów przede mną. Tak patrzę tutaj na licznik i w tej chwili mi już pokazuje 68, 9 kilometr, więc jeszcze około 30 kilometrów przede mną. Tutaj jeszcze oczywiście można by było pokusić się o pokręcenie w tym gąszczu tych małych stawików.
No ale ja tego nie będę robić z prostego powodu. Jestem tutaj pierwszy raz i nie znam tych ścieżek zupełnie. Być może okazałoby się, że te drogi są bardzo piaszczyste i gdzieś bym tam utknął w jakiejś grobli pomiędzy jednym a drugim stawem, więc nie będę ryzykował, ale być może ogląda ten film ktoś tutaj z okolic Lasów Janowskich, kto zna bardzo dobrze ten teren, to niech koniecznie podzieli się w komentarzu takim spostrzeżeniem, czy jest jakaś możliwość, żeby pokręcić tutaj wśród tych stawików pięknych, bez obawy, że jakaś piaszczysta wydma nas nie daj Boże wciągnie. Opuściłem już Lasy Janowskie i teraz jestem wprawdzie nadal na żółtym szlaku, ale już po asfalcie kręcę przez Momoty Górne do Momotów Dolnych i później przez Jarocin będę wracał do Pysznicy, jeszcze około 20 kilku kilometrów przede mną. Zobaczcie, tutaj mam powrót do młodości, bo Jarocin Tadeusza Nalepy przede mną. Bardzo ładna droga do tego Jarocina. Oczywiście mówimy o innym Jarocinie, nie tym słynnym, gdzie odbywały się te kultowe koncerty w latach 80. i 90. Ja w latach 80. jeszcze byłem oczywiście za mały na te koncerty, ale w pierwszej połowie lat 90. zdarzyło mi się bywać w Jarocinie. Jak widzieliście, trasa tej pętli tutaj po Lasach Janowskich bardzo spokojna, bardzo chilloutowa, więc na pewno dla takiego odprężenia po jakichś górskich wyczynach warto tutaj przyjechać i odpocząć na rowerze. Więc koniecznie przyjeżdżajcie tutaj na lubelskie i podkarpackie ścieżki właśnie po Janowskich Lasach. Mam nadzieję, że kawa, którą przygotowaliście na ten seans, jeszcze nie wystygła i że jeszcze jej trochę zostało i że podzielicie się nią także ze mną. Jak tego dokonać, znajdziecie w opisie pod filmem. A przy okazji wielkie dzięki za wszystkie te kawy, które już dzięki Waszej hojności wypiłem. A mnie pozostaje pożegnać się z Wami w ostatni dzień wakacji. Widzimy się już niebawem w następnej rowerowej propozycji. Nie zapomnijcie o subskrypcji i oczywiście kciukach w górę i komentarzach. Trzymajcie się ciepło, kręćcie jak zawsze dużo i bezpiecznie. Do następnego razu. Cześć!